Dzień dobry, witam Was kochani i kochane na moim kanale po raz kolejny. Dzisiaj kontynuujemy serię ulubieńców roku 2018, właśnie mijającego 2018 właściwie. Także dzisiaj temat włosy. Jak wiemy, moje włosy przechodzą bardzo dużo. Dzisiaj wyglądam jak jakaś lekko postrzelona wróżka albo jakiś wredny chochlik. Trudno. Teraz przechodzę fazę zapuszczania, ale nie zapuszczam tak na siłę, na chama, tylko zapuszczam jakby fryzurami, żeby te włosy miały jakiś kształt. I są rudowo-ciemnoblond, nie wiem. Po prostu daję im żyć trochę, odrobinę, ale nie za bardzo, wiecie, żeby ich nie rozpuścić. Także, tak jak mówię, moje włosy przeszły w tym roku bardzo wiele. Od takiego krótkiego, garnkowego obcięcia białego. Potem jeszcze miałam chyba krótsze, dłuższe. Już nie pamiętam, jakie miałam włosy tak naprawdę. No ale trochę dostałam w kość, też farbuję je sama w domu. Użyłam tego farb profesjonalnych, ale to inny temat. Dzisiaj będzie stricte jakby pielęgnacja i trochę koloryzacji, ale takiej nieinwazyjnej, tylko szamponami. Także lecimy. Tak jak wszystkie filmy z tej serii, ten film również nie jest sponsorowany, nie ma żadnych lokowań produktów. Niektóre rzeczy dostałam od marek, ale nie ma to wpływu na moją opinię. Pokazuję tylko rzeczy najlepsze. Chciałam, żeby w każdej kategorii ulubieńców, bo są też ulubieńcy paznokcie, zapachy, makijaż. Co jeszcze miałam? Makijaż? Zrobiłam. Aha, pielęgnacja i jeszcze są buble totalne, żeby w każdej kategorii było 10 produktów, tak mniej więcej starałam się, żeby to były takie naprawdę, naprawdę hity, żeby nie było takich półśrodków rzeczy, które są trochę fajne, ale ten tylko, żeby były naprawdę fajne rzeczy. I oczywiście, jeżeli chodzi o włosy, to najpierw jest mycie. Jeżeli chodzi o to, jakiego ja szamponu używam, to zawsze dobieram szampon nie do moich włosów, nie do końcówek, tylko do mojej skóry głowy. Także staram się, żeby to był jak najdelikatniejszy produkt, bez SLS-ów, subtelny, żeby jak najmniej zdzierał jakby warstwy jakiejkolwiek ochronnej, kolory wszystkiego z moich włosów, więc coś delikatnego. I wykańczam teraz taki szampon, który bardzo lubię i to jest firma Inebria. Oni mają ten taki popularny Noyello shampoo, taki koloryzujący, taki niebieski, bardzo mocny. Natomiast to jest szampon bez SLS-ów, bez parabenów, bardzo delikatny. On się nazywa Moisture Gentle Shampoo. O, pies mi tutaj biegam. Także bardzo delikatny, subtelny szampon. Ma pH 5,5 i co tutaj jest? Nawilżający do wszystkich rodzajów włosów, wzbogacony o kompleks fytoplant, mieszankę ekstraktów z naturalnych olejków posiadających ekocertyfikaty, masło shea, olejek Neon Blung i w ogóle. No i no, dobra, nieważne. W każdym razie jest to bardzo fajny, taki bazowy szampon, którego używam nawet codziennie, jeżeli mam taki czas, że codziennie myję włosy. Nie wysusza, nie podrażnia, nie robi niczego złego, jest bardzo delikatny i fajny. Oczywiście jest więcej takich szamponów bez SLS-ów, które można znaleźć w różnych kategoriach cenowych, ale jakby to jest mój. Ja też nie lubię, kiedy szampony są za delikatne i za naturalne, zauważyłam, bo moje włosy są jak siano, natomiast ten je nawilża, ale nie obciąża i nie obskubuje z niczego takiego ważnego, także to jest to. I od razu jak mówię o szamponach, to powiem też o szamponach koloryzujących, bo nie ukrywam, że bardzo, 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 bardzo często pojawiają się pytania o mój kolor włosów, o kolor włosów Tomka, jak trzymamy odcienie, zwłaszcza, że mamy włosy blond i w ogóle. I tutaj kluczowe są szampony, takie do mycia włosów na co dzień, ale koloryzujące. I tutaj kluczowy w naszym życiu jest szampon Bleach London Rose Shampoo. I to jest szampon, którym normalnie myjemy włosy. To jest szampon, który ma po prostu intensywnie różowy kolor. Czekajcie, pokażę Wam. O taki. I on przepięknie tak właśnie nie ociepla, tylko gdzieś tam rozjaśnia każdy odcień blondu, jaki macie, jasny, ciemny, gdzieś tam nadaje fajnego tonu. I też jest przefajny, jeżeli macie za smutne, popielate bądź zielone włosy i chcecie jakiś taki ładniejszy nadać odcień, to różowy szampon to jest absolutnie skarb. Ten jest dosyć delikatny, bardzo przyjemny, wegański i nie testowany na zwierzętach. I teraz polski odpowiednik to jest Joanna Color System Shampoo różowy i on jest zdecydowanie bardziej agresywny i trochę wysusza włosy, więc tego nie za często. Ten jest dużo delikatniejszy, łagodniejszy i wydaje mi się, że też ma trochę lepszy odcień. Patrzę już na barwniki, w tym w Joannie mamy jakie mamy kolory? Mamy Basic Red, czyli mamy czerwoność po prostu.
Natomiast tu jest czerwony, mamy też i fioletowy, także dlatego ten kolor jest taki bardziej ciekawy, natomiast ten jest taki ten, ale też pewnie no ten jest kosztuje około 10 zł, ten kosztuje około 6 funtów, więc zależy oczywiście gdzie jesteście. Potem też świetny szampon, który już jest skończony, też robić London Smoky Shampoo i to jest szampon, który jeżeli chcecie mieć szare włosy, on jakby robi, to jest napisane, że taki dirty blonde, czyli że ma nasze włosy tak teraz popielacać, ale także wybrudzić. On nie robi niebieskich włosów stricte, tylko robi takie popielate, ochładza, tak studzi kolor, także to jest coś, co Tomek zużył całkowicie. I tutaj barwniki to mamy niebieski, brązowy, fioletowy, czerwony i żółty i czerwony jeszcze raz, także takie coś musimy kupić kolejne, bo to się już i to, czego teraz używam, czyli Infuse My Color, to jest kolor copper, czyli jakby do pomarańczowych włosów. Teraz ostatnio przy myciu użyłam na przykład tego Smoky Shampoo, żeby ten kolor trochę uspokoić, był taki trochę za dziki, ale jeżeli chciałabym trochę odziczyć mój kolor, to użyłabym tego, to jest wegańskie, bez silikonów, parabenów, niczego takiego. To jest dosyć droga sprawa, 14 funtów, ale wiem, że jest mało takich szamponów na rynku do włosów farbowane, do włosów jakby rudych, czerwonych, jakichkolwiek takich kasztanowych. I on też ociepla, jeżeli macie blond kolor włosów. Także do wszystkiego linki oczywiście będą u dołu. Także to jest to. No i potem klucz w mojej pielęgnacji włosów, czyli maski i różnego typu takie preparaty odbudowujące. Zacznę od masek. Najpierw Święty Graal maska, którą tutaj polecam od zawsze na kanale. To jest BC Schwarzkopf All Miracle. To jest taka maska, która jest złota w środku. Ona jest z olejkami. Bardzo fajnie nawilżająca, lekko regenerująca, dosyć ciężka, ale nie za bardzo oleista i w ogóle, także bardzo fajna, idealna do farbowanych włosów. Potem maska której mam właśnie drugie opakowanie, bardzo ją lubię. To jest też właśnie ta firma Inebria i to się nazywa Ice Cream Lids Pro i to jest maska wygładzająca. Ona to jest w takim dużym opakowaniu, bardzo ładnie pachnie. Dlatego ja wącham. No jest taka normalna, biała i rzeczywiście pomaga utrzymać włosy bardziej gładkie, bez puszenia się i takie, wiecie, jakie mam włosy. Także to pomaga, jeżeli chcę mieć proste. I moje dwa ostatnie, najnowsze odkrycia, maska od Maska kiełki pszenicy i kakao do włosów wysokoporowatych. Ja mam właśnie włosy wysokoporowatych i powiem Wam, że ta maska, moje zużycie jest takie. Czyli właściwie mi się już prawie skończyła i to jest rzeczywiście chyba najlepsza maska do włosów, jakiej kiedykolwiek ja osobiście używałam. Jest idealnie dopasowana do moich włosów, jest ciężka, jest mocno natłuszczająca, nawilżająca, ale to jest dokładnie to, czego trzeba moim włosom i kiedy pierwszy raz jej użyłam i zmyłam, miałam wow, bo w życiu żadna maska tego nie zdjęła na moich włosach. Fajnie obciąża, wygładza, rzeczywiście nie są takie delikatne w tych rękach, w sensie, że nie są, nie mam takiego uczucia jakby kruszenia, chociaż nie mam takiego uczucia, ale wiecie, jak macie wysokoporowate włosy, to one potrafią być takie szorstkie. Ta jest przepięknie, je nawilża, wygładza, no jest i obciąża tak w taki fajny sposób, także Anwen, widać lata doświadczenia w blogosferze, włososferze. Świetna maska, bardzo polecam. I moje najnowsze odkrycie, totalnie przypadkowe z Boots'a. I to jest, powiedziałabym, że zaraz po tej masce to jest hit. To jest Maui Moisture, maska, którą kupiłam w Boots'ie około 6 funtów. I to jest akurat dla włosów zniszczonych, for chemically damaged hair, czyli dla zniszczonych chemią włosów. I to ma być agawa, olej hibiskusowy i ekstrakt z pineapple, z ananasa. I co tu jest napisane? Iż to jest. Nawet nie wiedziałam, że sok z aloesu jest tutaj pierwszym składnikiem. Tak, to nie jest na bazie włosów, tylko soku z aloesu. I ta maska, już mam też połowę, jest już tutaj bardzo fajnie pachnie, ale nie tak za bardzo. Pachnie trochę kokosowo, trochę właśnie tym ananasem. No, bardzo spokojnie. Też jest dosyć naturalny skład, jeżeli się nie myliłam, chociaż nie jest aż takie naturalne kłamstwo. Made in USA, czekajcie, bo teraz czytam, jestem świetnie przygotowana. Tak wyprodukowana w Stanach. A dobra, jest bez olejów mineralnych, bez silikonów, SLS-ów, sulfatów, wegańska, czysty olej kokosowy, czysta woda kokosowa i sok z aloesu. I to jest maska, którą można zostawić jako maskę i potem spłukać, ale też można zostawić na włosach jako maskę taką bez spłukiwania. Przepiękna historia, znowu podobna trochę do Anwen. Wydaje mi się, że jest trochę cięższa i taka trochę bardziej oleista rzeczywiście, że jak ja teraz dzisiaj właśnie użyłam i te włosy są takie dosyć mocno obciążone, ale ja lubię to na włosach. Ja lubię, kiedy moje włosy wyglądają jak tłuste, bo tak normalnie rzadko wyglądają jak tłuste. Także też bardzo dobra maska do włosów zniszczonych, suchych, farbowanych, rozjaśnianych, wysokoporowatych, kręconych.
Coś pięknego, mały moisture. I teraz, jeżeli chodzi o rekonstrukcję, czyli coś, jak już myślicie, że z waszych włosów nic nie będzie, że te rzeczy pomogą. Mam na to dowody, ratowałam tak niejedne włosy i swoje, i Tomka, i wasze. Bo nieraz mi piszecie, że dzięki uratowałaś mi włosy tymi produktami, i to są te produkty. Po pierwsze, jeżeli już myślicie, że jest koniec, że włosy do obcięcia, ale jeszcze chcecie dać szansę, to Joico K-Pack Deep Penetrating Reconstructor. To jest dosyć droga impreza, około 100 zł być może kosztuje, ale starcza na dosyć długo. I to jest rekonstruktor do włosów zniszczonych, odbudowuje i poprawia strukturę włosów, pH 4,5-5,5. I to po myciu włosów nakładamy na 5 minut, rozczesujemy delikatnie, zmywamy i potem nakładamy mocno nawilżającą maskę, na przykład tę. I powtarza się na przykład przy każdym myciu przez, nie wiem, miesiąc, na ile Wam to starczy. I zapewniam, że włosy naprawdę dają radę. Może nie będą idealne i dziewicze, ale będą dużo, 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 dużo lepsze. To jest moje być może piąte, szóste opakowanie w moim życiu. Rewelacja. Naprawdę must have, jeżeli macie rozjaśniane, farbowane włosy i chcecie je utrzymać jakby przy życiu, to to jest to. Potem też nowość u mnie, Olaplex. To jest trójka, wiecie, tyle już wykończyłam. Bardzo podobna historia, myślę, że bardzo podobne działanie. To ma też naprawiać włosy. Znaczy, naprawianie włosów, zawsze się mówi, że włosy są martwe na końcach i jakby nie da się ich jakby naprawić i odżywić od środka, ale to są rzeczy, które je rzeczywiście w jakiś sposób odbudowują, także to jest bardzo podobna historia. I tutaj nie ma napisane, nie ma informacji, żeby. A nie, bo to jest jeszcze inaczej, sorry. To nie jest odżywka, tylko to się nakłada przed myciem. Czyli przed myciem zostawiam na 10 minut niby, ale można dużo dłużej. Myjemy, a potem maska. I to ta sama historia, że ma odbudowywać nasz włos. I rzeczywiście jest różnica. Mam również szampon i odżywkę, ale jest w Polsce i też są bardzo, bardzo dobre. I jeszcze jedna historia właśnie podobna, to jest też nowość, dosyć nowa rzecz na polskim filmu, na polskim rynku, firma Nevitaly. To są włoskie kosmetyki, dosyć naturalne do włosów. I oni też wypuścili takie coś, co się nazywa rekonstruktor, czekajcie, wypełniacz właśnie dla mocno zniszczonych, niezdyscyplinowanych włosów w fiolkach. Ma trzy różne formy kwasu hialuronowego, wpływa na strukturę keratynową włosów, odbudowuje, naprawia, dodaje gęstość i siły, wzmacnia i chroni. I to jest po szamponie, w ogóle pokażę Wam, to są takie fajne opakowania, też bardzo wygodne do podróżowania. Przychodzi w takich małych tutaj, po myciu psikamy tym, wmasowujemy we włosy, pozostawiamy na ileś tam minut i potem daję jeszcze maskę i zmywam. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Nie wiem, gdzie jest dostępny, ale dam u dołu oczywiście linki do wszystkiego, jak tylko znajdę, co mi się tutaj dzieje z tą sukienką. Jakoś wyglądam jak Mieszko pierwszy, ale też bardzo fajny sposób. Rzeczywiście włosy są widocznie takie gęstsze, są takie jakby grubsze, o, przynajmniej ten. Także to są takie rzeczy odbudowujące, naprawiające. Dzięki temu moje włosy jeszcze nie wypadły, ale wszystko przed nimi. I rzeczy bez spłukiwania. Jeszcze będę miała jedną rzecz do układania. Na pewno hitem jest ten olejek, z którego wszystko mi się już też zmazało i to jest taki ice cream olejek. On jest taki, że kto go użyje u mnie, to sobie go kupuje, bo jest bardzo dobry, jest bardzo taki nawilżający i włosy go piją, włosy go wypijają, włosy są rzeczywiście mega, mega, mega błyszczące, nawet rozsiane w białe włosy się robią po nim błyszczące, także bardzo dobry. Potem klasyk, czyli Bedhead TG, to jest TG chyba, to jest jakby krem do włosów, jak nawilżające twarze, to jest nawilżające do włosów i on niby w opisie jest taki, że właśnie on jest after party, czyli po imprezie następnego dnia wyciskamy go odrobinę. I wiecie, on ma taką formułę jak krem i po prostu wgniatamy, czy tam wtegujemy w nasze włosy, tam gdzie się nam puszą albo są za twarde, wiecie jak po imprezie czasem te włosy są jak takie siano, to jakby je zmiękcza i w ogóle i działa, tak mi się wydaje, chociaż teraz właśnie sobie spieprzyłam moje włosy, mam na liście lakier, a moje włosy źle wyglądają po lakierze, a zawsze mi się wydaje, że będą wyglądały dobrze, a wyglądają źle, nieważne. Także to jest bardzo fajne, zmiękczające, nawilżające do włosów, też można jako odżywkę bez spłukiwania po myciu. I coś, co rzutem na taśmę, to dosłownie wpada, bo kupiłam to w niedzielę. W niedzielę, a dzisiaj jest... Dzisiaj jest czwarta, środa.
A kupiłam to w niedzielę. Także wiem, że to nie zasługuje na to, żeby być w tym, ale no, po przetestowaniu tylu kosmetyków widzę, co robi. I to jest firma Lush. To są te takie kosmetyki robione ręcznie. Wiecie, mają te bomby do kąpieli, szampony w kostkach i w ogóle. I to jest też coś podobnego jak to, tylko 10 razy bardziej. To jest krem nawilżający do włosów. I to się nazywa R&B, jak muzyka R&B. I to jest do włosów ekstremalnie suchych. To tak wygląda. Pachnie dosyć intensywnie. Tomasz, nienawidzi tego zapachu, ale to... No, użyłam tego ostatnio odrobinę, dosłownie maleńką odrobinę. Wmasowałam we włosy, w te moje suche stronki i moja fryzjerka, bo poszłam do fryzjera, myślała, że mam tłuste włosy. Co jest jakby moim celem w życiu. Czekajcie, bo znowu sobie spieprzyłam te loczki. Bo moim celem w życiu jest to, żeby moje włosy... które są no, po prostu suche i wysokoporowate i w ogóle takie lekko pofalowane. Moja fryzjerka myślała, że mam tłuste włosy, a obłała mnie wieczorem i byłam dana fryzjerka. Także to jest naprawdę bardzo mocne, bardzo nawilżające, bardzo tłuszczające. Jeżeli macie wręcz takie afro, wiecie, ten taką bardzo, bardzo suche, zniszczone włosy, to jest no przerąbane. To jest najbardziej taka natłuszczająca, nawilżająca rzecz, jaką ja znam, bez spłukiwania. Tylko oczywiście trzeba uważać, bo mogą Wasze włosy wyglądać, jakby były mega tłuste, ale tak je fajnie zmiękcza i naprawdę coś pięknego. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Tylko może dłużej poużywać, ale szok. Ja tego pokazuję. I ostatnia rzecz. Wiem, że zwłaszcza kiedy miałam jeszcze krótsze włosy i zaczesywałam je tak na bok, zresztą dalej tak robię, tylko nie zawsze, to bardzo często się pytałyście, co ja robię, że te włosy są takie gładkie, się trzymają. I mówiłam o tym niejednokrotnie, ale to jest coś, czego z Tomaszem mamy prawdopodobnie 10 opakowanie, kosztuje takie 2-3 funty. I to jest firma V, czekajcie, patrzę na czas, jeszcze mam 3 minuty. To jest firma VO5 Gel Wax, czyli coś pomiędzy żelem a woskiem. Wygląda to tak, jest to przeźroczyste. Trochę twarde, trochę się ciągnie, nie jest aż tak twarde jak wosk, ale nie jest tak miękkie jak żel. Wydaje mi się, że może trochę nawilżać moje włosy, ale kiedy chcę po prostu mieć gładko zaczesane, biorę to albo mieszam na przykład z tym olejkiem, te dwie rzeczy, tak pół na pół. Bardzo mocno jakby wgniatam, wtegowuję w moje wilgotne włosy, potem mały grzybyczek, przedziałek i zostawiam do wyschnięcia i one wtedy się trzymają. I co to jest fajne, to nie robi mi skorupy. Mogę potem jakby to wyczesać znowu, jak wyschną włosy grzybyczkiem albo czymś i to się wyczesuje, włosy się trzymają i to nie zasycha tak strasznie. No włosy są takie błyszczące, ale ja lubię ten efekt. Taki właśnie, jak niektórzy mówią, że tłuste włosy, ale ja bardzo, bardzo takie lubię. Dobra, i to wszystko, jeżeli chodzi o moich ulubieńców włosowych minionego roku. To są takie rzeczy, które naprawdę kochałam, naprawdę lubiłam i naprawdę mogę Wam polecić. Dajcie mi koniecznie znać, jakie są Wasze hity włosowe, szampony, odżywki, nie wiem, rekonstruktory i w ogóle wszystko, wszystko. Będę bardzo wdzięczna. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym roku, w którym będziemy zapuszczać włosy z Kingą. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!